Zostałeś człowiekiem roku. Jak się czujesz w tej roli? Wow, pełne zaskoczenia i no i duża satysfakcja, bo konkurencja była ostra. Generalnie naprawdę nie spodziewałem się tej nagrody i nie spodziewałem się, że jakieś tam kopanie się tam małego blogera z mediami, z różnymi tam sprawami będzie jakoś tam docenione i zauważone, więc jest mi tym bardziej miło, zwłaszcza, że uzasadnienie tej nagrody jest jakby tym, czym kieruję się przy tam swoich działaniach, więc jakieś tam przecieranie szlaków, pokazywanie właśnie, że zwykły człowiek z klawiaturą, z dostępem do internetu może dużo zrobić, korzystając z dzisiejszej potęgi nowych mediów, serwisów społecznościowych, tych znajomości. Więc dzieje, więc to jest fajne, to pokazuje chyba, że się udaje, że warto i że to nie jest tylko taka robota dla siebie. Jakieś tam małymi kroczkami robi się jakieś takie większe rzeczy. Patetycznie brzmi. No właśnie, nasza branża ma kilku fajnych blogerów. Nie chcę wymieniać wszystkich, żeby jeszcze kogoś nie zapomnieć i nie obrazić w ten sposób. Ty jesteś jednak blogerem, blogerem. Pisanie bloga i robienie tych mnóstwo rzeczy dookoła jest to twój sposób na życie i na zarabianie. No tak, ja jestem takim trochę nietypowym blogerem, bo ja jakby zajmuję się blogiem i tymi sprawami wokół Mediafana 24 godziny na dobę, ale normalni blogerzy zazwyczaj blogują po pracy albo w wolnych chwilach. No i ta cała blogosfera, rzeczywiście można pewnie wyliczyć i uzbierać z naszej branży taką, powiedzmy, śmietankę blogerów najbardziej znanych, ale cała potęga sieci internetu jest gdzieś tam na dole, gdzieś tam mniejszych. Jest mnóstwo blogów, którzy mają o wiele mniej czytelników, wiele mniejszy zasięg, ale ich cała siła, ten długi ogon ma tutaj duże znaczenie. No i ciężko jest tak określać blogosferę jednym słowem. No wiadomo, że tworzą się jakieś takie skupiska blogu, że tak jak się buduje sieci, to zawsze gdzieś tam się tworzy jakaś taka śmietanka liderów, którzy się tam głaszczą sami nawzajem albo tam piszą sami o sobie. No i to jest taki trochę efekt. No ale to no, normalny proces, tak jest, ze wszystkimi jego plusami i minusami. Nie piszesz tylko bloga, zresztą ostatnio i tak troszkę z mniejszą intensywnością działasz jednak w wielu innych obszarach, konferencje, akcje charytatywne, jakieś działania w obszarze obywatelskim czy nawet politycznym. Które z tych wydarzeń minionego okresu są dla ciebie takie najlepsze, najlepiej się udały, a które nie do końca poszły tak jak powinny? Jakby motywacją do tych działań, do tych wszystkich moich projektów jest takie samolubne podejście, bo to ja chcę poznać ludzi, nauczyć się czegoś, dowiedzieć się i jak samo zorganizuję na własnych zasadach, to wtedy mam największą pewność, że to się uda. Więc tego typu konferencje, zapraszam ludzi, od których chcę się dowiedzieć wiedzy i sam gdzieś tam przemielę w swojej głowie tą wiedzę i puszczam gdzieś tam dalej w dół. Z takich dużych projektów, no, najbardziej spektakularnym, medialnym był rzeczywiście chyba debata internautów z Donaldem Tuskiem, za który oczywiście i sporo dostałem batów i dużo było niedomówień, ale wydaje mi się, że efekty tej debaty powoli, powoli gdzieś tam się realizują. Już bez takiego medialnego szumu, bez krzykaczy internetowych. Temat związany z przygotowywaniem prac nad ustawą, czy kontrolowanie tego procesu prawa gdzieś tam został przejęty przez organizacje pozarządowe i ludzi, którzy się rzeczywiście na tym znają. I gdzieś tam już w zaciszu, chociaż każdy, kto chce, może się do tych prac dołączyć, one gdzieś tam trwają. To fajny taki mój wkład. Teraz prowadzimy jako blogerzy, chociaż to taka prywatna inicjatywa, nie jesteśmy przedstawicielami żadnego środowiska, spotkania z kandydatami na urząd prezydenta, które też tam świata nie zmienią, cudów nie zmienią, ale są takim kolejnym krokiem właśnie w zmniejszaniu dystansu między zwykłym obywatelem, internautą, społeczeństwem obywatelskim, a politykami, więc no zobaczymy, mam nadzieję, że wyjdzie. Odbyliśmy spotkanie z Komorowskim, dzisiaj odbyło się spotkanie z Napieralskim. Na każdym spotkaniu było słodko i tam nie doprowadziliśmy do płaczu i nie wykryliśmy niewiedzy tych kandydatów na temat internetu, ale jakby internauci efekty tych działań sami ocenią. To kolejne rzeczy, które gdzieś tam trwają. No a największą satysfakcję to sprawia mi takie projekty charytatywne, gdzie rzeczywiście jakby taką wiedzą czy takimi fajnymi akcjami i naszymi blogerskimi i takimi, które
zaprzęgając społeczność do działania, udaje się pomóc innym ludziom, zebrać konkretne pieniądze. Flagment, to jest akcja, w której miałem przyjemność uczestniczyć. Kup sobie blogera, też uczestniczyłem. To też nie są moje pomysły, ale z chęcią się do takich przyłączam. Są realne, wymierne efekty, konkretne pieniądze na konkretny cel, bez żadnego tak wielkiego szumu medialnego, tylko z naszych chęci. Więc na pewno tych akcji będzie więcej i będziemy je kontynuować. Masz mnóstwo fanów, osób, którzy ci kibicują i trzymają kciuki. No, sam wspomniałeś, fala krytyki też się przez ciebie przelała. Jak na nią reagujesz? To znaczy, jak każdą krytykę przyjmuję na klatę. To znaczy, to jakby działania w mediach społecznościowych trzeba działać z otwartą przyłbicą. I oczywiście krytyka zawsze jest. Do tej krytyki się nie boję, ponieważ nie mam sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o intencje, o szczerość na tego. W normalnej, takiej cywilizowanej dyskusji jestem w stanie przyjąć każde pytanie na klatę. I rzeczywiście to się dzieje, kiedy spotykamy się na przykład face to face z wątpliwościami, potrafię je wyjaśnić. W dyskusji internetowej oczywiście, gdzie jest pełno tchórzliwych anonimków, jest to trochę trudniejsze i gdzieś tam nawet wielu osób radzi, żeby w ogóle tego nie tykać, no ale to tak bywa. No, gdzieś tam efekty się liczą na przyszłość. No i każdy, kto się tak wychyla trochę ponad, to nasza polska mentalność jest taka, żeby ściągnąć go w dół, więc tak to jest. Ale plusy dodatnie przeważają, jeśli chodzi o plusy ujemne, więc wychodzi na plus. To teraz kilka słów o przyszłości. Gdzieś przeczytałam, że realizujesz tylko 10% swoich wszystkich pomysłów. Opowiedz nam o reszcie, jak to widzisz, jak się masz zamiar do tego zabrać? No tak, ja jestem, mimo że może tego jakby nie widać, na zewnątrz jestem leniwy i rzeczywiście co chwilę mam jakieś pomysły, ale pomysły to ma każdy pewnie na tej sali. Ważne jest te, które się realizuje. I rzeczywiście wiele tych rzeczy jakby przerasta już mnie, mojego bloga i pewnie największym takim projektem będzie jakieś takie wspólne zrobienie takiej latającej redakcji, zespołu, gdzie razem będziemy mogli sobie zdobywać wiedzę, gdzieś tam puszczać ją dalej, organizować konferencje. Mam jakiś pomysł na magazyn, na zrobienie takiej, na wykorzystanie tej platformy czy marki MediaFan, która już się powstała, to, że ktoś, kto na jej plecach będzie chciał zrobić swoje cele, swoją karierę, zdobyć wiedzę, to jestem otwarty i pewnie będzie się działo. No, to wymaga dużo, podchodzę do tego trochę jak do jeża. Chcę to zrobić tak strasznie dobrze, że nie mam czasu, żeby się za to porządnie zabrać, ale już wkrótce będą tego efekty. To będzie się działo. Mam nadzieję, że każdy, kto chce się interesować mediami, reklamą, internetem, będzie gdzieś tam na tej takiej platformie mediafanowej, czy na konferencjach live, czy na jakichś tam programach wideo w sieci, programach radiowych, które mam nadzieję uruchomić, gdzieś tam znaleźć i gdzieś tam będziemy się wymieniać. To tutaj samolubne takie spełnianie własnych zaścianek dla mnie i dla pozostałych, mam nadzieję, wychodzi najlepiej, z korzyścią i dla nas, i dla pozostałych. Więc taki mam skomplikowany plan. A MediaCar? No MediaCar to jest projekt, który kurczę, no cały czas nad nim pracuję i gdzieś tam cały czas rozmowy jakieś trwają z kolejnymi klientami chętnymi. Niektóre są zerwane, ponieważ nie chciałem się ugiąć do warunków, jakby niezależność jest tutaj podstawowa. Myślę, że go w końcu zrealizuję. No tutaj potrzeba odwagi od klienta i zaufania blogerowi. Koszty są niewielkie. Ten, kto się zdecyduje na MediaCar zrobić ten zamysł, będzie na pewno zwycięzcą i to jestem w stanie udowodnić. Być może ten projekt musi tam poczekać na tego. Spoko, czeka. No cóż, to w takim razie życzymy ci z realizacji tych wszystkich planów. Gratulujemy nagrody, no i zdrowia tobie też życzymy. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.